Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Gościć nareszcie prawie w komplecie wszystkich sołtysów, czyli najważniejsze osoby w sołectwa, osoby, z których nic by się w żadnym wieści nie działo. I to dzięki wam, bardzo dużo się dzieje. Ale o tym będziemy dzisiaj mówić i myślę, że to spotkanie nasze będzie miłe, sympatyczne i w dniu sołtysa, jakże pięknym, fantastycznym, barwnym, kolorowym, myślę, że się będzie dużo podziękować, radości, ale pewnie też i jakichś wspólnych planów i tego, co się będzie dalej działo. Nasza działalność społeczna jest absolutnie nie tyle, że potrzebna, ale niezbędna do tego, aby samorząd dobrze funkcjonował. Jesteście takimi łącznikami pomiędzy urzędem gminy, pomiędzy samorządem tutaj, a mieszkańcami. Przez was w większości tak mieszkańcy wyrażają te najpilniejsze potrzeby. Czasami ta wasza praca jest bardzo trudna, bo zderzacie się z wieloma problemami, które ciężko tak w jednej rozmowie na szybko rozwiązać. Ale z uwagi na to, że w większości pełnicie te funkcje po kilka kadencji, to jednak te sprawy skutecznie rozwiązujecie. My jako samorząd gminny cieszymy się, że w tej pracy możemy wam pomagać, a dziś jest ten dzień, żeby za tą pracę, drodzy państwo, drodzy sołtysi, wam serdecznie podziękować. Z okazji Dnia Sołtysa w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy wspólnie z przewodniczącym Rady składamy najserdeczniejsze podziękowania. Jednocześnie życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i wiele radości. Wyrażamy szczerą wdzięczność za dotychczasowe osiągnięcia oraz mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę na rzecz lokalnych społeczności. Tutaj witając serdecznie prasę, pragnę też poinformować i przypomnieć, że na naszym terenie gminy Cegów jest 19 miejscowości, a my mamy sołtysów 20. To znaczy, że sołectwo Cegów jest podzielone na dwa sołectwa i tutaj panie sołtys ten Cegów ogarniają wspólnie. Chciałbym też się dołączyć do tych życzeń jak najlepszej zdrowia i tej ciężkiej posługi, bo to jest taka posługa. Uważam, że sołtys jest to tak jakby pierwszy zderzak ze społecznością. No, co dobrego, to najpierw sołtys dostaje pochwałę, ale co złego, to też najpierw sołtys dostaje. Drugi, to dopiero później sołtys przenosi to do urzędu, rady, gminy, swoje uwagi przedstawia burtowi, radnym, ale pierwsze uderzenie jest zawsze sołtysa. Z tego, co ja się orientuję, już tyle dziewiętnaście też mam do czynienia z sołtysami. Wiem, że wszystkie bolączki sołtys chodzi za podatkiem, wszystko trafia w pierwszym momencie do niego. To jest taki bardzo ważny łącznik i tym bardziej państwu bardzo dziękuję za tą współpracę. Wielu z państwa już jest kilka kadencji sołtysami, tym bardziej jest to doceniane przez społeczność miejską, że państwo pełnicie tę funkcję bardzo dobrze. No i życzę państwu jeszcze w miarę możliwości, jak zdrowie pozwoli, pełnienia tych kadencji i funkcji dla społeczeństwa. Uważam, że to jest bardzo ważna, może najważniejsza jak radny funkcja w gminie. No to tak jak mówię, to jest pierwsze spotkanie ze wszystkimi praktycznie mieszkańcami. Wszystkie żale, wszystkie problemy spływają na ten sołtys. Dziękuję. Proszę panią Grażynę Drabarek. Sołectwo Cegów, tak, numer 2. Panią Wiesława Grabysia, jest to sołectwo Cegów 1. Panie Elżbieta Barszczak, sołtys Świdłowcierki. Pani Irena Galbarczyk, sołtys Wsi Piaseczno. Pan Andrzej Uchman, sołtys Wsi Kutakowska. Pani Konrada Cieślak, sołtys Wsi Rososz.
Kielich. Pani Bogusława Kieliszczyk, sołtys wsi Kiczki Pierwsze. Pani Hanna Luba, sołtys wsi Kiczki Drugie. Pani Katarzyna Ositek, sołtys wsi Posiadane. Pani Iwona Wąsak, sołtys wsi Wyborów. Pani Zofia Redek, sołtys wsi Bełczanka. Pan Janusz Romanowski, sołtys wsi Wólka Wiciejowska. Pan Piotr Sadowski, sołtys wsi Skupie. Pan Krzysztof Sadowski, sołtys wsi Podskarne. Pan Ryszard Skorys, sołtys wsi Skwarne. Pan Jan Uchman, sołtys wsi Rudnik. Pani Emilia Wąsowska, sołtys wsi Mienia. Pani Mariola Zgódka, sołtys wsi Wola Stanisławowska. I pan Bolesław Zykowicz, sołtys wsi Wicieju. Ja w imieniu swoim własnym i koleżanek i kolegów sołtysów chciałam serdecznie podziękować wójtowi, zastępcy wójta i całej radzie gminy, bo myślę, że to nie sam wójt nam tutaj zasponsorował te przepiękne prezenty. I tak dziękujemy bardzo. A co do refleksji, no tak jak to na wsi bywa. Raz jest dobrze, raz jest źle, z mieszkańcami rozmaicie jest. No ale jakoś dajemy radę, skoro nie widać po nas jakichś tam specjalnych budleków. Przyczynają się jednym. Myślę, że nie wszystkim koleżankom życzę i kolegom, żeby dalej to funkcję pełnili, żeby ich mieszkańcy wybierali. I to tak nie tam jednym głosem, dwoma, tylko 90%, 99%. Dziękuję bardzo. No ja od siebie też chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim radości i uśmiechu, wytrwałości i cierpliwości przede wszystkim. No i jeszcze sobie też pożyczę dalszej takiej współpracy, jak była do tej pory. Także wszystkiego dobrego. Wszystko zostało.
Zootys, dobra dusza, chcąc wzbogacić swoją wiedzę, wszystkie dzieła czytać rusza. Lecz chłopina ten wspaniały na spacery sam nie chodzi, żeby mu się nic nie stało, całą świtę z sobą wodzi. Co przeczytał i zrozumiał, niech wam wierszy ten powie, ja napiszę tak jak umiem, chyba mam coś jeszcze w głowie. Gościł chłopu wierszu kletów oraz wielkich i wspaniałych, ganił pierwszych proste chaty willom, drugich słał pochwały. A wiadomo, jak to w wiosce, różni ludzie zamieszkują, inni mają domki proste, innym szczęściem dopisuje. Lecz nie zawsze w tych bogatych człowiek to, co trzeba, czuje, zaś najczęściej u biedoty miłość, przyjaźń i szacunek. Raz w petycji sołtysowi napisałem skromnym wierszem, że na pierwszym miejscu stoi to, co w domu jest najszczersze. Odpowiedział mi pod spodem: wnętrze domu jest nieważne. Ja na zewnątrz go oglądam i wygarnę, co mnie drażni. Ja mu na to, że jest w błędzie i że każdy mu to powie, nie powinno rządzić wszędzie widzimisię sołtysowe. Każdy w domu według gustu niech zawiata, sprząta, czyści, aby w nim wciąż było czysto i przyjemnie oczywiście. Nie przepuści chłop żywemu, powiadają starzy ludzie, i nie wiedzieć właśnie czemu, także sołtys tym się drudzi. Widzi wszystkich dookoła, lecz sam siebie nie dostrzega. Nie uchyli nigdy czoła, gdy do domu ktoś mu wbiega. A po co ty sam wędruje, nieproszony przez nikogo, nieustannie w nich mędrkując, wciąż napawa ludzi trwogą. Chcę powiedzieć sołtysowi, dajże spokój już mieszkańcom, bo na pewno w domu swoim po twojemu nie zatańczą. W naszej wiosce jest ustawa, że tu wszyscy mogą mieszkać. Życie we wsi jest zabawą, więc już może mógłbyś przestać. Też pamiętaj, tu mieszkają od dzieciaka po staruszka. Dobry sąd oprócz domów musi ludzkie znać serduszka. Chcesz nauczać? Rób to z duszą. Ganić można, lecz z miłością. A godności nie naruszaj. Wtedy każdy cię ugości. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za wspólne śpiewy. No i zapraszam do słodkiego uczestnictwa. I też pewną piosenkę zaśpiewamy wspólnie, razem, którą bardzo dobrze znacie. No i zobaczymy sobie, jak to nam wyjdzie. Ale przedtem taka też pewna przypowieść, no powiedzmy, że to jest taka anegdota, dowcip w pewnym sołectwie. Mieszkała Marysia, no i Marysia, jak to Marysia, była dziewczyną bardzo pochliwą, bardzo, że tak powiem, chętnie nawiązującą towarzystwo i znajomości. No i tak się stało, jak to w życiu, po kilku miesiącach, nie urodziło się piękne dziecko, maleństwo, super w kołysce. No problem powstał, proszę państwa, że trzeba ustalić ojca tego dziecka. No i tutaj zaczął się problem, bo Marysia skądinąd cudowna kobieta, piękna, kochana, wspaniała, no i jakoś nie bardzo mogła poukładać tej klocki. No i myśli sobie, no trudno, poradzili, iść do sądu, sąd ustali, będzie ojciec. No to poszła do tego sądu, no ustala, ustala i co się pyta, no dobrze, panu Marysiu, no ale bardzo proszę wskazać ojca, no zrobię taką minę mniej więcej wyglądającą tak, no nie bardzo, to sąd mówi, no ale to w jakim, no tak, bo to tam w tej naszej wsi w sołectwie, no dobrze, no to niech będzie, sąd zarządził, wszystkich mężczyzn trzeba wezwać na badanie krwi laboratoryjne. No zdarzyło się, że akurat tam był nowo wybrany sołtys, po raz pierwszy, od razu po wyborach, no to
jak to, co sołtys pójdzie na pierwszą linię. No pojechali do tego laboratorium, wypychają tego sołtysa, Widurek pospocił się, no dobrze, wszedł tam do tego laboratorium, no już chwila mija, w końcu wychodzi, cały rozpromieniony, mówi, chopy, nie bójta się, z palca biorą! Wieczorem, kiedy gwiazdy mocno śnią, wieczorem, zaśpiewamy razem sobą, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młody, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, hej, bawmy się, hej, śmiejmy się. Nocą, świetnie. Gdy po pracy w domu śpisz, nocą. Sołtys ma szczęśliwe sny, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młody chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młody chłopak czy dziewczyna i chłopcy teraz hej, lubicie się bawić. Hej, śmiejmy się, hej, bawmy się, hej, śmiejmy się. A rano świetnie, kiedy słońce jeszcze śpi, to wtedy, co zrobimy? Zaśpiewamy ja i ty. A co zaśpiewamy? Bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młody, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młody, chłopak czy dziewczyna, hej, bawmy się jeszcze głośniej. Hej, cieszmy się. A kiedy może się zdarzyć? Wyjedziemy trochę z Polski, to wtedy, po latach co? Poznamy się, wiadomo, i bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, bo wszyscy sołtysi to jedna rodzina. Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna, ale to już było. I nie wróci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa w głupie serce. Ale to już było. Znikło gdzieś za nami. Choć papiera nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było. Ci więcej. I choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce. Ale to już było. Znikło gdzieś za nami. Choć papiera nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Co słychać? TV.